Francji urodziłam w 1939 roku. Rodzice Michał i Maria. Ojciec był kierownikiem pociągu. Przed wojną tak istniał. No mama pracowała w sądzie, była sekretarką. Nie ma dobrych wspomnień. Bo to wojny to. No pamiętam parę takich. Jak po prostu jak uciekaliśmy. Pamiętam jak zamiast zabawek to się robiło groby dla ptaszków. Bo no pamiętam takiego Niemca jedynego, który potrafił, dziecko wpadło do rzeki pod lód, to wydobył go, oddał rodzicom. No, a jacy byli inni? To, co nie pamiętam, a było, to jak Litwini nas zabrali do obozu, to miałam listy nawet rodziców. Bo mieli 2000 rodzin polskich wykończyć. Mama mówiła, że był wykopany taki dom, gdzie mieli nas w nocy załatwić, ale wtedy ten prezydent litewski uciekł, a zastępca nie chciał brać na swoją głowę odpowiedzialności, no i zostawili nas przy życiu. Mieliśmy tylko jednego fajnego nauczyciela, który mówił do nas, ja wam mówię, bo muszę, a każdy musi żyć swoim rozumem. I to był najmłodszy z nauczycieli i najmądrzejszy. To był gość, który mając 10 lat w lesie musiał pracować, bo Niemcy go zgarnęli. Chłopcy to wiadomo, toczyli takie koło. Albo wojnę się bawili. Pamiętam, jak przyjechaliśmy, tam akurat mieszkanie dostaliśmy po jakimś dentyście chyba, ale to wszystko było już tak wyszabrowane. To się był 45 rok. Nawet chyba szukali, bo Niemcy mieli sieniki, nie? Tam z tą morską trawą. To były poprzerywane, bo szukali tam chyba złota. Rozsypane to wszystko było. Tak paskudnie się od razu tego. Tak oglądałam początek wojny na Ukrainie, szkoda tych ludzi jest, ale mówię, nie minął się Polacy zajęli, nie? A na mnie to tam się nikt nie zajął. Kto co przywiózł, a co przywieźł tam, zwinięty pościel, nic kompletnie. Mama to przywiozła walizki, takie małe, a troje dzieci to wiadomo, ale przywiozła książki Piłsudskiego, 6 tomów książek Piłsudskiego. I nie bała, że mogą ją zgarnąć, bo tak Niemcy, gdyby dorwali z tymi książkami, a Rusy to samo by zrobili. Transportem przyjechaliśmy do Góry Śląskiej, no i stamtąd po paru przeprowadzkach. Zaraz we Wrocławiu. Ojciec nie wrócił z tego obozu, bo ojciec był w innym obozie, a my w innym. I po prostu go tam tak skatowali, że miał wszystko odbite. Jak opowiadała babcia, to normalnie ojciec jego zabierał do domu, jak go tam zwolnili, ale nawet siedział ojciec na kolanach, a miał 34 lata. Wróciliśmy z mamą, ja z braćmi, no i oczywiście rodzice mamy. A dziadek też był policjantem przed wojną, to wiadomo, że po wojnie nie mógł się nawet przyznać do tego. Nie? Transporty do Góry Śląskiej kierowali, a później stamtąd się ludzie rozjeżdżali. Tam parę wagonów to zostawili tam na Mazurach. Tak porozrzucali po Polsce, bo żeśmy się po kilku latach dopiero znaleźli. No pamiętam zburzony Wrocław.
raczej więcej gruzów niż ulic. No w transporcie, no to, to różnie, bo to różne ludzie jechali. Przecież ludzie z miasta jechali, ludzie ze wsi jechali w tych wagonach. Jechali z dobytkiem swoim, to wiadomo, że to... No miałam taki przypadek, że mało brakowało, to bym nie dojechała w ogóle, bo chciałam zobaczyć przez to okienko w tym wagonie, no i się za bardzo wychyliłam. I koleżanki, mama złapała mnie za sukienkę, bo tak to bym została tam na tarasie. Dobry materiał przedwojenny był. No i pamiętam, jak tam w drodze postoje były, takie dłuższe, jak ludzie na peronach gotowali sobie. Teraz to Ukraina ma lepiej, bo tam dostarczają nam nic, nikt nie dostarczał. A jakoś rodzice umieli wtedy bardziej wychować dzieciaki niż teraz. Bo jak szłam z moją kuzynką, a pani przed nami szła i cukierka sobie zjadła, rzuciła papierek, to ta moja mała kuzynka, bo miała chyba z 5 lat, mówi, ale ta pani niegrzeczna, mówi, śmieci. Ja mieszkałam na Bema jakiś czas, na Walecznych. Bo to na początku, zanim się dostało swoje mieszkanie, to niestety kilka przeprowadzek było. Trzeba było wynajmować mieszkanie. No a później się dostała mieszkanie. W Diorze mieszkałam w Dziurzyniowie jakiś czas. To pracowałam w Diorze, byłam brakarzem. No a później pojechałam do Wrocławia. To też najpierw to kurs kierowców zrobiłam. Jakiś czas jeździłam, później wzięłam chałupnictwo. Musiałam iść mamą zaopiekować, bo chorowała. No a później oczywiście po wyjściu z aresztu to już nie było powrotu do pracy, bo od razu córce powiedzieli, że albo renta, albo zwolnienie z pracy, bo jak chodzi, jak te kartki były wprowadzone, nie? Poszła po kartki, żeby rozsiadły tej powiedzieli, że powrotu nie ma, albo zwolnienie, albo ten renta. No ale że ja już chorowałam jakiś czas. Oni mi tam nerwy po prostu zżarły, bo tak się wydaje, jak człowiek siedział sam w celi, a nie wiedziałam w końcu, co z nim się on zwolnili, czy żadnego kontaktu nie miałam. No, w 80 roku się zapisałam do Solidarności, a później jak powstała Walcząca w 82. No też mi z łapanki po prostu, że śmiejemy się, że jesteśmy walczący, bo jeden pan obserwował nas jakiś czas, on już był walczący, miał swoją grupę, no i zaczepił nas, zaproponował spotkanie, zabrał nas na spotkanie. No i od tej pory już córka miała wtedy 15 lat, a już do starszych panów mówiła na ty. A to tylko dlatego na spotkanie, jakby wpadło SB, to by myśleli, że rodzina siedzi, nie? A jakby mówiłaby na pan, pani, no to wiadomo. Ale i tak w 84 roku nas zgarnęli wszystkich. No ja kupowałam materiały różne do druku. Tam i pastę, i tam papier, tam co było potrzebne. Po Wrocławiu się jeździło. No i później chodziłam z torbami, że tak powiem, bo się roznosiło na punkty. A znajomi też właśnie w tej formie, bo jedni drukowali, żeby tam kupowali te materiały. To mieliśmy nawet, bo jak mieliśmy nieraz 10 osób na spotkaniu u nas, bo tu w mieszkaniu też były spotkania,
to mieliśmy takich sąsiadów, że potrafili nawet zrezygnować ze schaboszczaka, przynieść, bo wiedzieli, że my mamy na utrzymaniu więcej osób. Ci, co wiedzieli, mieliśmy kilka takich osób. Nawet jak nas aresztowali, to materiały tam nasze przechowywali, które nawet jak śledcza się pytała, bo tam ktoś donił, że tam w bloku tam zresztą coś utrzymywali, to cały czas trzymały, schowane miały. Bo tam jedna wydała, że tego, że w bloku schowaliśmy, ale ja do tej śledczej mówię, że a pani by przechowywała w bloku. Także to tak trochę humorystycznie wychodziło nieraz. Żeśmy szły z córką na mszę, na aleję pracy. No i w tamtej stronie się udało, bo jakoś jak dojechałyśmy później wrabami tymi różnymi, ale jeszcze jak wracaliśmy, to niestety dorwali nas, no i dowód mi zabrali. Musiałam później wymieniać, bo mi przeda tam zdjęcie. A wtedy coś wszystkie kościoły były wstawione, jakby msza. Nawet przecież w katedrze 13 zawsze jakby msza, to potrafili nawet przy ołtarzu polać wodą. Tak te drzwi były otwarte. No normalnie, no, że warto było po prostu. A to wiadomo, że się człowiek tam obawiał jakiś czas, żeby nie było jakichś wpadki. Bo tak jak córka później jeździła nawet do Warszawy z prasą, czy nieraz odprowadzało ją do pociągu, a się widziało młodą osobę z reklamóweczką, jak wyprowadzali ją, to wiadomo, człowiek zawsze był w strachu, no bo tamta reklamówka miała parę tam gazetek, a ona miała dość sporo. No. I też jest zadowolona. Nie chodziła na żadne dyskoteki, a nawet nie pojechała do papieża, jak miała szansę, bo się bała, że bilet w jedną stronę dostanie, że ją nie wpuszczą do Polski. Próby robili takich materiałów, takich, żeby nic nikomu krzywdy nie zrobiło, ale dla chłopaków, jak uciekali tam z naklejania, czy tam takie pudełeczka robili, że ona, córka też kupowała tam takie różne. Tak, bo to można było rzucić za siebie i po prostu blask taki powstawał, bo no ten goniący nie miał szans. Z tego punktu ktoś inny odbierał dalej, bo to dawał brzycha też zresztą. Chłopak 400 sztuk prasy brał od nas. Jakoś jemu się udało. Ale mieliśmy księdza, my taką fajną też sytuację mieliśmy. Bo w domu nie, już po wyjściu później to nie mogliśmy trzymać za dużo materiału, bo z powrotem zaczęło się noszenie na inne punkty. I jak nie mogliśmy trzymać, to tam do księdza żeśmy dawali, zanim przyjechał chłopak z Wałbrzycha. A ksiądz fajny był, bo mówi tak, jak żebyśmy nie czekali, bo on jak spowiada, to mówi, wystarczy, żeby wejść do katedry i mu się pokazać, nie? Tam wtedy przepraszał kolejkę i oczywiście szedł, żeby wydać tę prasę całą. Bo 400 sztuk to było sporo tego. Bo szukali po mieszkaniach nieraz tam u sąsiadów. U nas na przykład węgiel wtedy nam do piwnicy przesypali w drugie miejsce. Pomyśleli, że może w piwnicy coś mamy. Ale mieliśmy w domu. Mieliśmy taką sąsiadkę jedną, której mąż tam swoje przeszedł. Bo nawet tam kulki takie były, to ona wnukom potrafiła wytłumaczyć, co to jest. Że to są pamiątki po dziadku. Ale nie stchórzyła. Myśmy wrócili, to ulotki były. A mogła spalić, bo przecież wiadomo, że to tam wiedzieli, że od czasu do czasu tam u innych są takie nagonki, że sprawdzają sąsiadów też. To było takie różne, z piątkami.
najczęściej, ale ta piątka miała jakiś... Później się okazało, że się bardzo dużo ludzi znało. Bo się nie znało ludzi po nazwiskach, nie? Bo człowiek się starał nie pamiętać. Albo miał, jedna osoba miała pięć imion. I to tak podchodzili do niej, każdy inne imię mu dawał i ten ktoś wiedział, że to jest do niego, a nie do kogoś innego. No, Kościół raczej pomagał. Bo tam niektórym finansowo pomagali przecież. To jakieś tam żywnościowe załatwiały. Od dziecka już co prawda mieliśmy takie... Ja na przykład co miałam... Pamiętam jak miałam te 11 lat, jak czerwoni się wzięli za Kościół, to nie pozwalali nawet przy kościele ołtarze na Boże Ciało zrobić. Tylko to wtedy mieszkaliśmy w Górze Śląskiej, to był 50 rok. Tylko żeśmy szli normalnie na cmentarz i na cmentarzu były zrobione ołtarze. To wtedy mieliśmy taką złość, że nie wiem, bo jeszcze ci, do tych odbiorników nie było, były te głośniki, kołchoźniki, jak żeśmy nazywali. To na czerwonie nastawiali na całe gardło, żeby tego, a myśmy tak cicho szli do tego z kościołu na cmentarz. I to tak utkwiło mi, że nie wiem, cały czas byłam przeciwko. Jak był też kardynał Wyszyński w Stoczku, to mieszkaliśmy tam blisko. To też robiliśmy różne takie rzeczy, bo na zakończenie oktawy, żeśmy normalnie poszli ze szkoły, później po lekcjach zostawili. A myśmy uciekli przez okno, bo to był akurat parter. No i poszliśmy. A kierowniczka szkoły, to do dziś nie mogę jej darować, dawno nie żyje. Ona miała przed wojną tego wujka, który był prałatem. A ona potrafiła stać pod kościołem i patrzeć, ile uczniów uciekło na procesję. I później mieliśmy komplikacje i dodatkowe jakieś egzaminy. I tak się starali nas skłamszyć. To było akurat 13 grudnia, żeśmy oczywiście poszli do kościoła nam przez ojczyznę. Bo akurat się zaczęły. No jakoś pozytywnie myślałam, że wszystko się jakoś ułoży. Przez ogród botaniczny, żeśmy szli, zostawili nam otwarte bramy, że do kościoła, żeśmy tamtędy mogli przejść. No takie szpalery przy kościołach były, że nie mi to. Nie dość, że wodą polewali, to polali. Nasza znajoma nawet podnosiła starszą panią tam, bo upadła przy kościele. To dostała też tą pałun. Łapali. Zatrzymywali przecież tam takiego naszych znajomych chłopaków. To przecież zatrzymali. To ten jeden miał 17 lat i jeden dzień. Dostał wyrok półtora roku. Tego tam strasznie maltretowali. Że jak wyszedł, to miał to z oka normalnie mu się lało. Połowę twarzy miał spależowaną, ręce mu się trzęsły. Straszne. No jak wrócił, to się starałam pomóc. Mieliśmy znajomego lekarza, tam umieściło go się w szpitalu. Tak jeden drugi przekazywał drugiemu lekarzowi, nie jakoś go tam wyprowadzili. Ale psychicznie do końca nie doszedł. Bo teraz tylko co wspomina, to wspomina właśnie tamte czasy. Mieliśmy jedną taką sąsiadkę, która przed wyborami potrafiła 10 wezwań córki na komisariat, nie?
odebrać, a inni byli tacy, którzy i chociaż im mówili, że pomogą im, to mieli problemy z pasierbami tego, jak na przykład sąsiadka powie, kto tam do nas przychodzi, nie? Że to inni ludzie są. No ona mówi, a na czole nic nie mieli napisane. I nie chciały od nich pomocy, nie? A miała trudne warunki, bo ten pacjent był taki nieprzyjemny dla niej, ale nie wydała nas. Tam jednak już się podejrzewali, ale to nie był taki zbyt związany z nami chłopak. Od czasu do czasu tam przyszedł, bo tam ktoś go wysłał, nie, to były jakieś materiały, ale później wyszło, że musieli go nastraszyć, bo tak jak przyszli do nas, to on przed nimi był u nas, nie, jak, tak jak zawsze, jak wpadał od czasu do czasu, to tam zawsze to herbaty się napił, to kawy, nie, porozmawialiśmy trochę, a tego dnia feralnego przyszedł. Przyniósł, to było przed wyborami, przyniósł materiały, które musiał zniszczyć, ale nie zniszczył, tylko przyniósł je do nas. I tak chwilę tylko posiedział i mówi, że on musi iść, mu się bardzo spieszy. I on wyszedł za drzwi i za chwilę dzwonek do drzwi. Nie? Ja byłam pewna, że on coś zapomniał. Ja otwieram drzwi, a sześciu sparowało, jeden mi przyłożył pistolet do żołądka i cicho, bo zabiję, bo myślał, że po prostu ktoś jeszcze jest w domu. Przyskoczyło, że zabrali, bo mieszkał u nas Maciej Ruszyński wtedy. No i jego aresztowali. Córka była w pracy, to ją tam później po jakimś czasie zgarnęli, bo poszła, najpierw poszedł ludzi. No i do tego domu też tam poszła, też oszczędz, ale tam już był kocioł. Bo zrobili 6 kotłów, wtedy Ania Karli wpadła też. 6 kotłów było we Wrocławiu. A oni już za nim wszędzie chodzili. Bo była w klinice, bo tam oszczędz innego chłopaka od nas. Oni później widzieli, że ona tam była, no to musieli zaraz za nią być. Pod domem też byli, ona zobaczyła, co się dzieje, nie wchodziła, tylko tam był ten postój taksówek, to na postoju taksówek tam stała, udawała, że chce jechać gdzieś i patrzyła, nie, w okna, zobaczyła, że nikogo w oknach nie ma, no to widziała, że co się dzieje, bo później jak i on aresztowali, to się pytali, bo ona mówi, że jej się okna nie podobały, nie? No i byli ciekawi, co tam było w oknach, a tam po prostu, jak nie było niebezpieczeństwa, to ja wyglądałam przez to okno, a jak oni siedzieli, no to za firanki patrzyłam. No i to ją oszegło, że nie przyszła do domu. No pamiętam jak przez właścicielką mieszkania uciekałam, bo byłam pewna, że to ktoś idzie, a to wiadomo, że się wchodziło, żeby nikt nie widział, nie? I dopiero na końcu tak się zmachałam z 2 torbami na 3 piętro, a później za chwilę patrzę, że to ona wchodzi. Ale nie, kiedyś w tramwaju miałam też śmieszną sprawę, bo tak wsiadam do tramwaju. Gazetki pachną, bo to wiadomo, bo ten proszek, różnicy pisek, to ładnie pachniało. Wchodzę do tramwaju, facet taki młody ustępuje mi miejsce, no sobie myślę, no to będzie wpadka, bo nikomu nie ustąpił, on nie ustąpił. I sobie myślę, jak ja wysiądę, ale jakoś się tak po chwili do kolegi mówi, ale ładnie pachnie. No i wysiadłam na innym przystanku niż już miałam wysiąść. Poszłam, nie wysiadł za mną, to już wiedziałam, że to był ktoś od nas, tylko człowiek nie wszystkich znał, nie? No i
taką okrężną drogą dostarczyłam. A nie się uśmiałam, bo tak jak widziałam, że gliny idą przede mną, a ja z tymi torbami idę, to wiadomo, że no, trochę strachu się miało. Ale jakoś tak, dzięki Bogu, zawsze się udało. No jak nas aresztowali, to klatka schodowa była wysypana ulotkami. I popisane było uwolnić więźniów politycznych. Także między innymi ten chłopak, co mówi, że go tak załatwili, to też tam. Właśnie on pisał. Na szczęście to amnesty szybko te wtedy były, bo 6 miałam kod, 6 czerwca, nie, ale 24 lipca zwolnili. No ale straszyli, że co najmniej 7 lat niestety dostaniemy. No nawet córka się załapała na 48 godzin, bo ona też działała, ona to tam sam robiła. Jak ją aresztowali, to jeszcze tak poszło, zanim aresztowali ją, a już widziała, że do tego dojdzie, to poszła ostrzec ludzi. No i na jednym kotle spadła. A swoje nie, ale o nią jakiej nie było 2 doby, no to niestety się bałam. Bo nic mi nie powiedzieli, a widziałam, że na dyskoteki nie chodzi. Nie? To wiedziałam, że nigdzie nie poszła. I w końcu się pytałam, czy on ma ją. Czy żyje w końcu, zaczęłam się pytać. No tam jeden się tego mówi, że zapytał, jak była ubrana tego, no i że tam mają ją. Ale no, na szczęście 48 godzin siedziała, choć ja nie wierzyłam, bo jak pisałam do niej z aresztu, to chyba nie dostała nic, bo nie miałam żadnej odpowiedzi. I to przez te całe prawie 2 miesiące to siedziałam prawie sama w 4-osobowej celi, bo chcieli psychicznie podłamać, ale tym się nie udało. Inni się gnieździli w 2-osobowych celach. Nie siedziały tam po 4 osoby. Jakiś czas z Anką Karli siedziałam. No nie mogę specjalnie narzekać. Bo oni jakoś mieli inne podejście. Zależy oczywiście, kto trafi, bo jak ci z tego to odrabiali wojsko, nie, tam u nich, to się strasznie dziwili, że nas zatrzymali i tego, to jak po korytarzu chodzili, to słychać było w celi, co mówią, cały czas się pytali, co z nami będzie, no, a tam jakiś ich no, zwierzchnik mówił, a pójdą do domu. Także pocieszał ich. Się pytali, czy nie mam zamiaru wyjechać. No, ale jeszcze jak w domu byłam, to też się zorientowałam, jak zbyt przychodzili, bo oni dość tępi byli. Wysłali na przykład do nas taką swoją pracownicę, która weszła i administracja tam nie napuściła ją, żeby przyszła i tego niby okna zmierzyć, a my mieliśmy każde okno inne, bo z innego okna wypadła rama. No i musieli szybko robić, a że nie mieli, to jakie mieli tam, to czy okna trzeba było wstawić, to wstawili. A ona przyszła i mówi, że ona musi okna zmierzyć. O tym powiedzieli, że była wymiana, ale zapomnieli powiedzieć, że każde okno jest inne. I ona wzięła, zmierzyła jedno okno, a ja już wiedziałam, o co chodzi. A później za chwilę mówi, że ona musi zobaczyć, policzyć kominy naprzeciwko. A tam mieszkaliśmy wtedy na Sępa Szarzyńskiego i naprzeciwko były te 2 wieżowce. I ja tak popatrzyłam sobie za nią przez okno, no i widziałam komin.
porucznik taki jeden, który później nas śledził, nie? Wychylony był do połowy z ostatniego piętra i musiała mu dawać sęgi, że jesteśmy w domu. Tych kryminalistów dawali do nas, nie? Bo tam siedziałam później przez chyba tydzień z taką babką młodą, miała 20 chyba 7 lat. Miała całe ręce pocięte. A mówiła, że jak ją nie zwolnią, to sobie odbierze życie. Nie wiem, co się stało z nią później. Ale to już nie było. To nie od nas była. Ale na tyle byli tego, że jak się dowiedzieli, że to jednak ludzie Solidarności, to jak trzeba było, bo serce mi tam siadało, to waliła w drzwi, żeby mi jakieś lekarstwa dali. A oni ich napuszczali, że po prostu przez nas oni nie będą mieli amnestii. Ale to nie pomogło im, bo chcieli nas skłócić, żeby doszło do jakichś incydentów, bo w niektórych celach to słyszałam, że mieli tam problemy. Też przeżywały, to bały się o dzieci, ale też i chodziły do kościoła na tym prze 13. Raz 3 maja siedziałam tak od 20 chyba do 1 albo do 2 w nocy w kościele, bo obstawiony był na bój, widać, żeśmy siedzieli. Ksiądz Orzechowski wtedy wyszedł do tych esboli i się pyta, co zrobią z ludźmi. Nie, odpowiedzi dostał, że będą zatrzymywali i będziemy po 30 tysięcy płacili grzywny. No to wrócił z powrotem do kościoła, tam przejście z dolnego kościoła do górnego było. No to chodź, idziemy. Idziemy do góry, bo tam więcej powietrza, nie? No i tak przeczekaliśmy do rana. A córka tam właśnie z tym z Ruszczyńskim, bo ono nie było wtedy na mszy, to poszedł zobaczyć, co się dzieje, że nie wracam tak długo, nie? To później mówili, że szpalery na wszystkich ulicach były. Także jakby się szło, to... No, u nas śmiech wywołało, jak przyszedł dzielnicowy i... Zaraz córka pokaże chyba. Co wywołało wielki śmiech. Mieliśmy Nyżę i w Nyży siedział na tapczanie klaun. No i dzielnicowy, ani esbecy nie wpuścili, ani sami nie weszli do tej Nyży, bo on tak siedział na tej jednoosobowej kanapie. Miał na kolanach pudełko, a w pudełku miał wtedy żarówki, bo to nie może było kupić, jak ktoś mógł gdzieś dostać, to kupował i trzymał dla innych, nie? No i nie wpuścili. Ja mówię do dzielnicowego, że ja mu pokażę, bo tak to tutaj wszędzie zaglądał, do najmniejszego pudełeczka, czy tam gdzieś jakieś papiery leżały, to zaglądał, ale do niej, że sam nie wszedł, ja mówię, to niech pan wejdzie i zobaczy, co tam jest, nie? Mnie nie wpuścił do Nyży i sam nie poszedł do Nyży.